wersję DIY. Do pierwszego projektu potrzebujemy drewnianych serduszek, bądź papierowych w zależności od tego, z czego chcecie robić je, farb akrylowych, pędzelek, oczywiście do tego też będzie woda, klej do papieru, bądź też klej na gorąco, jeżeli chcecie korzystać z drewnianych serc, tak jak ja. I folia piankowa. Przygotujcie sobie jakąś kartkę, gdzie będziecie mogli sobie wycisnąć farbę. Pierwszą, z której korzystam, jest koloru białego. Serce maluję na biało, jeżeli jest taka potrzeba, maluję dwie warstwy. Maluję ich tyle, by były do pary, czyli na przykład dwie duże, dwa średnie, dwa małe i tak dalej. Większość pomalowana jest na biało, ale część pomalowałam na żółto, bo żółty kojarzy mi się z kurczakami. Następnie czekam, aż wyschną. Naprawdę pamiętajcie, żeby wszystkie były dobrane parami. Następnie drugą końcówką pędzla robię sobie oczka dla tych serduszek po jednej stronie. Pamiętajcie, żeby jeżeli będziecie składać serce razem, to żeby to oczko było po jednej stronie. Później zobaczycie, o co mi chodzi dokładnie. Następnie bierzemy naszą folię piankową, wycinamy pasek. Kolor czerwony to będzie kolor, z którego będziemy najwięcej korzystać. I wycinamy grzybyki. To są takie grzybyki, które kurczaki mają na głowie. Kształtów jest więcej. Wycięłam również, jak zaraz zobaczycie, skrzydełka. Skrzydełka wycięłam w kolorze czerwonym i w kolorze żółtym. Ich wielkość jest uzależniona od wielkości serca. Oraz takie gulgotki, czyli coś, co mają kury pod dziobem. Z kolorowych skrawków będę wycinała pióra, które będą przy ogonie naszych kurek. O co mi konkretnie chodzi, zaraz zobaczycie. I tych piórek będzie na każdą kurę po 3, czyli w moim przypadku 21. Słuchajcie, nagrzewam sobie klej na gorąco i będę przyklejała teraz wcześniej wycięte elementy. Sprawdzam, czy mi pasują te dwa serduszka, używam kleju na gorąco i jako pierwsze doklejam grzebek, następnie skrzydełko, wspomnianą wcześniej gulgotkę, nie wiem jak to się nazywa poprawnie, i kolorowy ogon. Kolory w zależności od tego, jakie Wam się podobają. Następnie dwa serca sklejam razem i słuchajcie, na tym wcześniejszym etapie doklejania możecie też dokleić dziób. Ja tego nie zrobiłam, zobaczycie, i później sobie poradziłam w inny sposób. Natomiast możecie go dokleić również wcześniej. Doklejam drugie skrzydełko i dzióbek. Jak wspominałam, cała kurka wygląda w ten sposób. I w taki sam sposób robię wszystkie. Żółte kurki mają żółte ogony, żółte skrzydełka, białe są bardziej kolorowe. Następnie postanowiłam, że będę chciała je na czymś zawiesić jako taki ornament i do każdego doklejam też z folii piankowej taki haczyk, właśnie taką pętelkę. Możecie to zrobić ze sznurka, ze wstążki, z czego chcecie, kochani, to zależy od Was. Tak prezentuje się kurka, a jako ozdoba wygląda w ten sposób. Kolejny mamy kurczaki w skorupce, to już prostszy DIY. Potrzebujecie folii piankowej i nożyczek oraz kleju. Wycinacie sobie biały pasek i z tego paska akurat mi wycięły się 3 jajka. Następnie w charakterystyczny dla pękającej skorupki wycinacie kształt, bierzecie żółty kolor i dopasowujecie do tego, jak te skorupki mają być ułożone. Doklejacie. I ten żółty środkowy pasek to będzie właśnie głowa naszego kurczaka. Następnie doklejamy czerwony dzióbek. Kształt zależy od Was, tak samo oczy. Ja zrobiłam 2 takie pikselowe kwadraciki. Jak wiecie, miałam wycięte 3 jajka i tak samo 3 postanowiłam zrobić na różne sposoby, zobaczcie. Do każdego też doklejam pętelkę jako ornament. I jako ozdoba prezentuje się. I czas na kolejne DIY. Coś, czego nie może zabraknąć przy żadnym śniadaniu, czyli kawa bądź herbata. Wycinamy sobie żółty paseczek, dopasowany do naszego kubeczka, doklejamy dzióbek, oczka, do oczek oczywiście źrenicę. Już domyślacie się pewnie, że to będzie kurczak, do którego dokleiłam również takie śmieszne włosy. Następnie dopasowuję tego kurczaka do naszego kubeczka, wycinam coś na kształt dziurki do guzika i tworzę guzik. Guzik tworzę z kleju na gorąco, który gdy zasyka, nakładam tak jakby warstwowo. Powstaje nam właśnie takie wypukłe coś i to dopasowuję do naszej dziurki. Zapinam na naszym kubeczku i proszę bardzo, ozdoba gotowa. W takim kubku pić poranną, wielkanocną kawę to tylko i wyłącznie sama przyjemność. Przygotowałam również w postaci królika. Takie same zapięcie, jak widzicie. I z poranną kawą prezentuje się tak. Kolejna to po prostu wariacja na temat skrawków, których nie chciałam wyrzucić, było mi szkoda. Wycięłam pomarańczowe jajo i wszystkie powycinane wcześniej skraweczki w taki dowolny sposób doklejam do tego jajka. Wyszła taka kolorowa abstrakcja. Dokleiłam również tą pętelkę, by móc zawiesić to jako ozdobę. Oczywiście wielkość zależy od Was. Dziękuję Wam za oglądanie, to już wszystko, co chciałam Wam pokazać. Mam nadzieję, że moje projekty Wam się podobały. Jeżeli tak, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Takie projekty raz na czas się u mnie pojawiają, także jeżeli chcecie być na bieżąco, to zasubskrybujcie mój kanał. Bardzo Wam dziękuję za to, że ze mną jesteście i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!